Czepatowski, Czepatowski, tak. Dyrektor Nowa. Tak, Nowa był wtedy dyrektorem. Ale powstawał, tak, ale tak, nie, ja, nie ja mówię o tym, że właśnie dyrektorzy wspierali Hades. Byli mecenasami, tak jak już mówiłem. I dlatego bardzo serdecznie chciałbym szanownym dyrektorom podziękować. Podziękowanie dla pani Janiny Sandzy, opiekunki Młodzieżowego Klubu Hades, za całokształt działań promujących klub przekazują dyrektor, rada klubu, nauczyciele. Podziękowanie dla pani Zieleniewskiej, opiekunki Młodzieżowego Klubu Hades. Podziękowanie dla pana Tadeusza Łuszczyńskiego, opiekunka Młodzieżowego Klubu Hades, za całokształt działań promujących klub przekazuje. Patrzę na was i to jest właśnie atmosfera Hadesu. Umy, ciężka atmosfera, powietrze, trochę przyciężkawe i stojący tam gdzieś za drzwiami, gdzieś tam próbujący się dostać, co tutaj się w tym naszym kochanym kraju się dzieje. Niech nam żyje 100 lat. Dziękuję. Filmować. Nikt nie uwierzy, że jesteście nauczycielkami. Ręce na rąk, każdej nocy jest gorące. Zatrzymajcie się w promie, pełny rybki tańczące. Zanim pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was w ramionach Orfeusze. Chodzą ludzie.